W związku z tym, że nieustannie poszukujemy nowych pracowników, absolwentów, czyli tej świeżej krwi, uruchomiliśmy konkurs Innovate with Kongsberg Automotive, Choose Your Automotive Career Path. Tak naprawdę zapraszamy osoby do konkursu, w którym oni mają możliwość zaprojektowania, ale również wykonania fotela samochodu przyszłości. Szukamy innowacyjności, szukamy tak naprawdę projektów, które będą bardzo innowacyjne, inne. I czekamy tak naprawdę na osoby kreatywne, które zaproponują nowe rozwiązania, które będziemy w stanie tak naprawdę zaimplikować za kilka lat. Jeżeli chodzi o nagrody, myślę, że są bardzo atrakcyjne. Oferujemy za pierwsze miejsce staż w Kongsberg roczny, czyli tak naprawdę udział w naszym programie stażowym, ale również wizytę w zagranicznej fabryce w Kongsberg, w mieście Kongsberg. Ponadto nagrodą jest również 5000 zł dla osoby wygranej. Nie zapomnieliśmy również o drugim i trzecim miejscu, także tutaj również do odbycia jest staż oraz nagrody pieniężne. Poszukujemy kadry inżynieryjnej, ale nie tylko. Skupiamy się na tym, żeby pracownicy, czyli nasi potencjalni pracownicy byli z doświadczeniem inżynieryjnym po studiach technicznych. To są absolwenci, których bardzo chętnie, gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie stażowym, który trwa rok czasu, jest wyjątkowy pod tym względem, że tak naprawdę stażysta podczas jednego roku pobytu u nas ma możliwość poznania różnych obszarów w firmie. Także staż trwa 3 miesiące i co 3 miesiące stażysta rotuje do poszczególnych działów, co daje mu tak naprawdę możliwość poznania różnych obszarów w naszej firmie. Natomiast poza programem stażowym, który tutaj oferujemy młodym, ambitnym, przyszłym inżynierom, również zapraszamy inżynierów, którzy mają już doświadczenie z innych firm produkcyjnych. To są stanowiska takie jak inżynier procesu, inżynier jakości, inżynier do spraw nowych technologii. To są również technicy utrzymania ruchu, automatycy, także jak widać dosyć szeroki przekrój. Również poszukujemy, o czym wcześniej nie wspomniałam, inżynierów konstruktorów, którzy programują rozwiązania, które będą również miały zastosowanie za kilka lat.